Robimy królik wielkanocny, zając. Składniki: mąka tortowa, mąka migdałowa, ale może być sama tortowa, olej lub margaryna. Ja mam olej, aromat migdałowy, cukier puder, lepiej niezwykły puder, proszek do pieczenia i szczypta soli. Robimy ciasto kruche o smaku migdałowym, więc ciasto kruche mieszamy wszystkie składniki szybko razem. Po prostu sklepy są już zamknięte, więc ja używam tych składników, które mam w domu. Ale poradzę sobie chyba. Tak. Mieszamy. Grzejemy piekarnik do temperatury 180-190 stopni. Ja mam forenkę. To znaczy, to nie jest moja. Pożyczyłem. Wypełniamy foremkę. Nawet jest trochę za mało ciasta, bo ja nie znałem tej foremki, ale będzie ok, myślę. W najgorszym wypadku będzie królik bez nóg. Ale myślę, że będą nogi. Tak, za pomocą łyżką. I pieczemy w temperaturze 190 stopni, 40-45 minut. Ja nawet zostawiłem za długo, bo dzisiaj naprawdę jestem bardzo zajęty, ale nie jest tak źle. Tylko uszy trochę spalone i nogi, tyłek. Ale jest ok. I tak na dole musi być płaski ten zając, więc będzie ok. Przypominam, że możecie subskrybować kanał, jeśli lubicie moje przepisy. Akurat ostatnio są bardzo proste. Prawie pada śnieg tutaj, więc cukier puder pasuje idealnie. I co powiedzieć? Królik gotowy. Życzę wszystkim wesołych świąt i widzimy się niedługo, bo już przygotuję jakieś fajne sery, więc niedługo będą na kanale. Jeszcze raz wesołych świąt.